Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie w tę wielką, jedną z największych uroczystości, jakie w ogóle możemy przeżywać w kontekście świętych w kościele i to jeszcze przeżywać ją w wielkim poście, który w cudzysłowie stroni od wspomnień świętych, a mianowicie uroczystość świętego Józefa. Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Słowo dzisiejsze, które wybrałem, to Łukasz drugi rozdział, wiersze 41, 51a. A to do porównania w Biblii tysiąclecia brzmi: Został młody Jezus, a w Biblii pierwszego kościoła: Został Jezus, chłopiec w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Ujęła mnie troska Józefa o. Młodego Jezusa. Przecież to nie był jego rodzony syn. To, był, to było dziecko, które poczęło się w absolutnie y, niezrozumiały sposób, ani w niezrozumiały sposób, ani w niezrozumiałym momencie dla Józefa. A on, którego tajemnicę oblubieńczej miłości względem Najświętszej Marii Panny dzisiaj świętujemy, nie tylko. Ukochał Maryję jako swoją żonę, ale też ukochał dziecko, które przecież Jego dzieckiem nie było. Całą tę oblubieńczą miłość, którą miał do Maryi, choć nie miał z nią dzieci, przelał na Jezusa. I troska o młodego Jezusa, który został w Jeruzalem, a tego nie zauważyli Jego rodzice, Pokazuje, jak wielką miłością go ukochał. Jeżeli taką miłością ukochał Jezusa, to taką miłością też Józef kocha nas. Dlatego, kochani, warto powierzać mu wszelkie sprawy, którymi żyjemy. Myśmy powierzyli nasz archipelag. Od samego początku Józef towarzyszy nam w budowie archipelagu. Od samego początku, już od problemu z pozwoleniem na budowę, bardzo, bardzo mu zawierzamy i odczuwamy jego, jego pomoc. I teraz też dokonaliśmy kolejnych aktów poświęcenia mu archipelagu i wierzymy głęboko, że dzięki niemu uratujemy ten projekt. Dzielę się tym z Wami. Jako świadectwo tego, jak bardzo nad nami czuwa, bo pamiętam, kiedy wszystko się zaczęło w ogóle z profetą, kiedy nie mieliśmy własnej siedziby, własnego miejsca, głosiłem rekolekcję w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. I kiedy kapituła prowincjalna naszego zgromadzenia nakazała Profeto przenieść w struktury nasze zakonne, szukaliśmy miejsca, znaleźliśmy właśnie te stadniki, w których tutaj dzisiaj o tym świadectwie mówię. Nie mieliśmy ani grosza, żeby wyremontować strych, który został nam dany na Profeto. I kiedy skończyłem rekolekcję w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Poszedłem przed, przed obraz Świętego Józefa i prosiłem mu, Święty Józefie, daj mi, jeśli, jeśli to mają być stadniki, jeśli to ma być ten strych, jeśli to ma być w ogóle to profeto, ma być na nowo gdzieś pobudowane, to daj mi jakiś konkretny znak, który by mi pomógł o tym zdecydować, ale taki, przed którym już bym nie miał żadnej wątpliwości. Wsiadłem do samochodu po tej modlitwie, odjeżdżam przed sanktuarium. A nagle wyskakuje na ulicy jakiś człowiek, zatrzymuje mój samochód, puka mi w okno i wkłada mi taką wielką, grubą kopertę do samochodu i mój, proszę księdza, nie miałem możliwości na rekolekcjach. Teraz chciałem dać to księdzu na rozwój profeto. I pamiętam, była w tej, było w tej kopercie 40 tysięcy złotych. Pieniądze, które były potrzebne, byśmy z impetem w tamtym czasie mogli ruszyć z pracami. Z tym znakiem nie dało się dyskutować. Kochani, yy... Przepraszam za tą osobistą wycieczkę, ale to wszystko we mnie gra, mnóstwo emocji i niech to będzie jako świadectwo wielkiej opieki, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który tę miłość oblubieńczą przelał nie tylko na Maryję, nie tylko na Jezusa, ale także na nas wszystkich. Niech nas szczerze i błogosławi. Zawstaniecie świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.